A więc hejcie Siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Siemano, witam was na turnieju lotów DSJ4. Gramy sobie turniej lotów, 22 osoby. Ja sobie wrzucę taktycznego chat offa, żeby nikt mi tutaj jakby nie spamił. Na spontanie, jedziemy dzisiaj loty, mało osób, 22 osoby, ale mamy już majowe loty. To w sumie nie dziwmy się, że mało osób gra w maju w DSJ-a. Na spontanie, nie skakałem dzisiaj dużo. To pójdzie najprawdopodobniej na główny kanał, because I don't have any content now. Więc muszę coś wrzucić z tego DSJ-a. A DSJ Challenge wolę zostawić na zimę. I mamy ładny start. Mówię, dzisiaj grałem w DSJ-a pół godziny o 8 rano, mamy 20, więc to może nie wypalić według mnie. Ale jestem dobrej myśli, okej? Jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że ten ogólnie jakby wocik cały wypali. 16 skoczni. Pewnie na longu to wrzucę jako jedna część. Okej, okay, obecność na początek. Tutaj wybicie lubię sobie czasami zepsuć. Ale teraz, no to było niczym, to był niczym sobie skok. Niczego sobie znaczy. Tylko jeden zawodnik nam odleciał. Jestem drugi, okej, okay, nie jest najgorzej. Drugie miejsce w pierwszym skoku, w pierwszym konkursie. Więc źle nie jest, wiatr jest boczny. Belka jest 20, trochę mi zasłania telefon. Ale to tylko belkę. Więc to akurat najgorsze nie jest. Dobra, teraz skupienie, fokus. Oj, trochę za agresywnie poszedłem na narty, chociaż na mamutach to nie jest aż takie złe. Ale chyba trochę za bardzo. Spadnę. Spadnę na 6. miejsce. Ale najgorzej nie jest, okej? Okay? 16. Jezu, 16. 6. miejsce nie jest najgorszym miejscem jak na pierwszy konkurs, jak na pierwszy start na lotach. Nagrywam się w ogóle teraz na jednej ścieżce Shadowplayem. Nvidia Shadowplay, naprawdę polecam. Nie dość, że nagrywam wszystko na jednej ścieżce. Pulpit folder. Jezu, pulpit folder. Pulpit, grę, wszystko. To jeszcze nagrywam sobie kamerkę w tym samym czasie i jeszcze ją widzę na dole na monitorze i ona mi kompletnie nie przeszkadza. Bo jest, no widzę po prostu jej podgląd, więc polecam ten program z całego serca. O, i widzę, że skaczemy na Oberstdorfie again. Oh shit, here we go again. Jedziemy sobie. Chyba lepszy wiatr, tak, 18 bela. Wiatr lekko podnarty, oj dobrze, że zepsułem teraz, a nie w pierwszej serii, bo to był spóźniony skok. Przypominam, że ja nie cierpię lotów w DSJ-cie. Loty to jest najgorsza moja zmora w tej grze. Po prostu nie lubię. No nic tego nie zmieni, że loty nie są jakąś moją domeną w tej grze. Wolę małe skocznie bardziej. Na lotach zazwyczaj mi nie szło za dobrze. A teraz nie będzie dobry skok. To nie będzie wysokie. A nie, jest całkiem nieźle. 7. miejsce. Dobra, skaczę powtarzalnie. Ogólnie ostatnio zmieniałem sobie dużo czułości w DSJ-cie. Z 0.15 zmieniłem na 0.25 i chyba na niej zostanę, bo skaczę mi się na niej fantastycznie na razie, dopóki jej nie zmienię. I skaczę dosyć nierówno, nawet na zwykłych wotach, ale na lotach tym bardziej. Nie umiem tego wyczuć. No i właśnie witamy w takim skoku niewyczutym. Próg został przeze mnie przejechany. Przejechany i ja skoczyłem sobie 188 metrów. Będzie lekki spadek, no nawet nie lekki, to będzie mocny spadek według mnie. No ale co zrobić? Będzie mocny spadek. Niestety. No kurde, no jednak, zwłaszcza, że dali mi dwa razy obę na początek, a na obę nie widać progu. Nie widać kompletnie progu na F2. No i to zrobić, co zrobić jak tego progu nie widzę? Nic na to nie poradzę, zwłaszcza, że to są loty, gdzie ja na lotach, no wiadomiks. Dobra. O, planica. W sumie to jest chyba mamut, na którym najlepiej czuję próg. To znaczy, nie, średnio i tak lubię planicę jako mamuta, ale próg czuję na niej całkiem dobrze, więc jest opcja, że coś skoczę. Fajnie by było. Dobra, nie jest najgorsze wybicie. Trochę przeczekałem, bo sobie poprawiałem kamerę. Mam nadzieję, że ludzie mnie nie zabiją. Trzecie miejsce, dobra. Ale to kwali. Chciałbym w konkursie to powtórzyć. To by było na pewno dużo lepsze niż skakanie takie sobie w kwalifikacjach, bo w kwalach to ja se mogę. 217. W ogóle spadłem z ratingu, już nie mam 1500. Witamy na mamutach. Ale wiatr jest mój. Wiatr jest mój, taki fajny. W ogóle jak wam się film spodoba, to lajka, suba zostawcie, fajnie będzie. Wbić coś. Lecimy po 10 kafli, dlatego teraz też nagrywam takie filmy jak ten, żeby kanał nie został martwy przez ten cały czas letni, powiedzmy, bo jednak w DSJ-a sobie gram, pogrywam. DSJ-cik zawsze, zawsze w lato sobie gram, na wiosnę. No DSJ-cik to DSJ-cik. Nic z tego nie zmieni, że jest to jedna z moich ulubionych gierek i tyle. No i myślę, że teraz co? No, znowu żeśmy zepsuli pierwszy skok.
Czasami tak mam, że jak nagrywam, to psuję skoki, ale chcę to poprawić. I tak nie mam zbyt wielkich oczekiwań na te loty. Ja lotów nie lubię, nie cierpię, sorry, do widzenia, koniec. Jedziemy. Dobra. Lekko szarpnąłem wybicie i... No dobra. Nie jest najlepiej, jest 11 miejsce. Musiałem trochę przeczekać, żeby nadrobić trochę punktów jednak, bo bycie 18 średnio mi się podoba. Okej, okay. Najgorzej nie jest. Najgorzej nie jest, to są 3 punkty, tam 3 punkty straty do Życha, z tego co widziałem. Żychu czeka, co wyczekał, jest czwarty w generalce, ja 13, mówię. Ja na skokach się, na lotach się po pierwsze nie skupiam, a po drugie i tak, jak nagrywam, to jestem trochę bardziej zajęty mówieniem do was niż skakaniem. Ale loty mogę nagrać. Jak na zwykłych wotach chcę grać w spokoju i zazwyczaj wotów nie nagrywam, chyba że mam ochotę, to loty mogę nagrać, bo loty mnie kompletnie nie interesują. Zwłaszcza w DSJ-cie jakieś turnieje. Dobra, znowu lekko pasywnie się wybiłem, ale to kwali. Mam nadzieję, że w pierwszej serii coś lepszego skoczymy. Fajnie by było. Muszę sobie trochę przesunąć klawiaturę. W ogóle... Spodobał mi się taki format, że mam wszystko na jednej ścieżce, nie nagrywam tego osobno i tego montuję. Tylko nagrywam sobie takie filmy na longu jak ten Rocket, jak na przykład Rocket League, który trwa 41 minut i z tego wytnę pewnie w pół godziny zostanie. Ale to jest nagrywane na longu, to nie będzie miało zbyt wiele cięć, tak jak to powiedzmy. W ogóle nie patrzę się w kamerę. To jestem ja. Belka jest 11. Teraz muszę się sfokusować, teraz musi iść full focus, bo tutaj się wybić to jest czasami problem dla mnie. Chociaż lubię. Dobra, próg jest tutaj trudny i to jest prawda, próg jest tutaj trudny i trzeba po prostu jakby mieć wyczuty ten próg, notami przegrałem, bo ja nociarz nigdy nie będę i nie jestem. Jestem czwarty i mi się to podoba, bo no tak jak mówię, po pierwsze nie jestem nociarzem, po drugie skaczę dzisiaj bez rozgrzewki. Jakbym był rozgrzany, to myślę, że by mi szło dużo lepiej, bo były dni, gdzie grałem w DSJ-ta po 5 godzin, a dzisiaj gram pół godziny grałem i teraz dopiero sobie zagram. I wieczorem pewnie pogram. Okej, okay, niezłe wybićko. To był ładny skok. I... Proszę Państwa, wygrywamy konkurs. O kilka metrów, o 7 punktów wyprzedziłem drugiego zawodnika, więc mamy pierwszego winka i jest w sumie dobrze. I mi się to podoba, bo od razu awansowałem na 6 miejsce w generalce. Teraz goni Życha, 5 punktów do Życha tracę. Mam jednego wina i jest nieźle, jak na loty, ja już się cieszę, mam tego jednego wina. Jak nagrywałem loty, bodajże w grudniu to było, to też miałem chyba jednego wina, albo dwa, chyba jednego miałem wina. Z drugie miejsce, ja wtedy się jarałem. Grudzień to był czas, kiedy ja dopiero zaczynałem swoją przygodę z całym DSJ-em. I wtedy to mnie jarało, o Jezu, jestem trzeci, jestem drugi, teraz ja jestem wkurzony, jak nie jestem trzeci ani drugi. Niestety tak już to wyszło. O, festiwal upadków, mam nadzieję, że się nie zacznie. W kwalifikacjach mogę się wywalić, chociaż skoczyłem tak fatalnie, się wybiłem, że w sumie to nie było szans. Dobra, no kwali to kwali, teraz jest belka szósta, muszę, sorry, że tak głowę skręcam, ale muszę po prostu jakby patrzeć się na belkę, a akurat belka to jest jedyna rzecz, której nie widzę, bo mi ją przykrywa telefon. Okej, okay. Wybicie było takie... To nie było najlepsze wybicie, to też nie było najgorsze wybicie i... Okej, okay. Jestem piąty, to jest pozycja do ataku, bo tracę tylko 2,3 punktu, co nie oszukujmy się, na mamuta to jest nic, te 2,3 punktu do punkta do lidera. Notabene pozdrawiam cię Jacuś w tym momencie, z tego miejsca. Dobra. Myślę, wiatr jest boczny. No, ja lubię takie wiatry. Jak gdyby było dwa pod narty, to nie ma opcji, żebym to ustał. Skoczył pewnie 222 i się wywalił. Okej, okay, ja się znowu wybiłem nieźle. Teraz, żeby się nie wywalić. Jest, nie wywaliłem się. Jestem drugi. Jeden punkt do Jacusia, którego już pozdrawiałem. W ogóle Żychowi ładnie idzie. Jacuś, Szymciu i Wizu, to jest piękne podium, gdzie ja skoczyłem najdalej i jestem czwarty w generalce. Żychu plus 12, ładnie sobie ziomek tam lata. Ja czwarty, 1501, czyli wróciłem do ratingu. I tak z tego ratingu nie jestem kompletnie zadowolony, bo nie oszukujmy się. Ja z pikiem 1650, mając 1501, ledwo co, bo
To jest i tak dobrze jak na mnie teraz te 1501. Ja przez pół miesiąca nie potrafiłem wbić 1450. Wczoraj wbiłem 1500 i mam nadzieję, że nie spadnę, bo to już dla mnie jest lekka porażka, że ziomek, czyli taki ja, nie chwaląc się, który ma kilka rekordów, tam powiedzmy. No, rekordy mam już na dobrym poziomie ustawione, formę mam na dobrym poziomie, styl mam fajny i nie umiem wyjść z 1450. To było przykre. Teraz kwali, na kwalach to ja się tam nie skupiałem, powiedzmy. Kwalifikacje to kwalifikacje, ja kwali mam w dupie lekko. Belka 11, znowu. Chyba była już tu 11 bela. Z tego co pamiętam, albo mam głupią pamięć. Teraz fokus. Fajnie by było coś skoczyć. I jedziemy. Okej. Chyba trochę za agresywnie jak na ten wiatr się położyłem, bo tak, trochę zepsułem stylem lotu, ponieważ no jednak jest wiatr 2 metry w plecy, czy tam 1,5, a ja się położyłem agresywnie, jakby było 2 metry na kulm pod narty i miałbym lecieć na 220, 23 metr i się wywalić. Dobra, no jak widzicie, wiatr jest taki, aż mówię, za bardzo się położyłem, to już ja widzę. Latam agresywnie już trochę nawet za bardzo czasami. Oj, teraz spóźniłem. To nie będzie zdecydowanie mój konkurs. Dokładnie, to nie będzie mój konkurs. Oj, 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 boli. 182 metry. Aj, ten konkurs boli. Niestety, ale co? Mam już jednego wina, mam drugie miejsce. Jak na loty i na mnie i na moją szczerą nienawiść do tego lotu, tych lotów. Nie mówię o prawdziwym świecie, ja po prostu lotów nienawidzę w DSJ. Nie cierpię lotów, po prostu nienawidzę i tyle. Loty w DSJ to jest najgorsze, co istnieje, ja po prostu tępię. Ale grać gram, dla rozgrzewki, dla treningu. Bo w prawdziwym świecie loty uwielbiam, w prawdziwym świecie loty naprawdę bardzo lubię. Tak, o, Harachów. Która bela dziewiąta? W ogóle, z dziewiątej belki mam PB. Kto jeszcze nie widział, zapraszam was na film z rekordami. Będę kontynuował tą serię z rekordami, ponieważ mam już 15 nowych rekordów, czy tam 10. No ale na pewno z 10 rekordów mam już poprawionych, więc pozdrawiam w tym momencie siebie, gdzie wrzuciłem film 1 kwietnia, czy tam którego kwietnia wrzuciłem film z rekordami. I powiedzmy sobie szczerze, cały kwiecień przelamiłem w DSJ ostro, ja potrafiłem grać po 5 godzin dziennie. I poprawiłem sobie dobre 11 rekordów, 10 na pewno. I ten film już jest stary, nieaktualny. Ja już mam pomysł na tą serię, jak to fajnie ubrać jakby filmowo i to będzie fajne, myślę, że wam się to spodoba. Oj, teraz za to poszedłem za pasywnie. Jak wtedy byłem za agresywnie, to teraz poszedłem za pasywnie. No i to widać, jestem dziewiąty. O, w ogóle muszę sobie później dodać do znajomych jednego ziomka. Nie będę wam mówił kogo, bo może nie chcę w tym momencie. Ale jestem dziewiąty. Kurde, całkiem ładnie, bo mało ludzi dzisiaj jest. O nie, już ponad trzydziestka. Było dwadzieścia kilka, a ja myślałem, że nie ma trzydziestki. A jednak jest 30 osób na lotach. To się zdziwiłem. I tak, jest ładnie, mamy maj. To i nie ma co narzekać. Jak na martwą grę o skokach. W sensie martwą pod względem aktualizacji. Jak na martwą pod tym względem grę. 30, ile tam osób? No w drugiej serii 30, nie wiem ile w pierwszej serii było. Zaraz wam pokażę, ile jest w generalce ogólnie osób. A teraz ósme miejsce, całkiem ładnie mi poszło. Patrzcie, jak 33 osoby są w generalce, więc powiedzmy, no 33 osoby w maju w DSJ, to jest cud. Ja myślę, że to ma wspólnego dużo z tą całą kwarantanną. No dobra, siedzimy w domach, to ludzie z braku niczego do roboty i z braku lekcji i zajęć szkoły, egzaminów itp. Grają sobie w DSJ. W ogóle planica, 21 bela. Więc jest szansa, że coś skoczę. Wiatr jest fajny w sumie. Ostatnio sobie pobiłem rekord na planicy. Będzie w filmie, pewnie go wrzucę. O, no i teraz się zaczną dalekie loty i to już jest ten wiatr, na którym można się powywalać. Chociaż planica nie jest tak typową skocznią do wywalania się. Większa szansa na wywalkę się jest w kulm. I tak, nie zaprzeczycie tego. Kulm to jest największy syf, jeżeli chodzi o upadanie. Z takim wiatrem na planicy wystarczy dobrze podejść do lądowania, a kulm to jest loteria, zwykła loteria. Tam lądowanie to jest taka loteria, że szkoda gadać. Dobra, lecimy sobie. W ogóle gadam jak najęty w tym filmie, później będzie mi pewnie gardło boleć.
Czasami tak mam, że jak gadam strasznie dużo, w krótkim czasie to mnie boli gardło i teraz może to poczuję. Ale jestem piąty, kurde, ej. No oczywiście notami przewaliłem, bo takim na przykład teraz Wizu skoczył. Metr dalej ode... A nie, ja z Rzychem wygrałem notami. Ja mówię o tym gościu z czwartego miejsca. Skoczyłem dalej od niego o metr, według DSJ-a, według logiki przeliczników Koskeli i tak z nim przegrałem, więc... Moje noty nigdy nie będą dobre, zwłaszcza na mamutach, ale trenuję, trenuję, okej? Chyba lekko przejechałem, ale dobrą pozycją w locie se to nadrobię. Ja myślę, że spadnę. Tak, spadłem jedno miejsce, bo przejechałem próg lekko i tego mi nie można zarzucić. Znaczy, to mi można zarzucić, przejechałem próg, ale no, to nie był najgorszy skok, tak myślę.